A widząc to, setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 39 werset. Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym, powiedział rzymski setnik. Być może pierwszy raz w swoim surowym żołnierskim życiu odczuł przepełniający go strach. Tak to ukrzyżowanie wciąż było inne niż zwykle. Całkowicie inne. Rzymianin odczuł to bardzo dobitnie. Przebiegało ono nadzwyczaj osobliwie, aż do końca. Jedną z tych osobliwości było to, że ukrzyżowany krótko przed śmiercią dwa razy głośno wołał, zawołał. A przecież ten rzymski setnik wiedział z doświadczenia, że ukrzyżowany zupełnie nie ma siły, aby krzyczeć. Jednak ten człowiek zawołał donośnym głosem w otaczającą go zewsząd ciemność. Ciągle jeszcze dźwięczał ten krzyk w uszach setnika. Cóż takiego on zawołał? Boże mój, czemuś mnie opuścił? A po chwili jeszcze raz głośno zawołał. Dla setnika było jasne. To nie był głos umierającego, który tak często wcześniej słyszał. Ten ukrzyżowany nie był przestępcą. To stało się dla niego jasnym. Całkowicie przeciwnie, on był dobroczyńcą. Co on powiedział krótko po tym, gdy żołnierze przybili go do krzyża? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zamyślony i cichy spoglądał ów Rzymianin w stronę środkowego krzyża. On i jego ludzie musieli jeszcze jakiś czas zostać na tym strasznym miejscu, aż dwaj pozostali ukrzyżowani umarli. Czy ten rzymski setnik, który był odpowiedzialny za dokonanie ukrzyżowania, później przyjął zmartwychwstałego Pana jako osobistego Zbawiciela? Ty, Panie, doświadczyłeś, czym Boży sąd i gniew, a ogrom grzechów za mnie musiałeś bólu nieść. Ty miejsce to obrałeś z miłości, łaski swej, swą własną duszę dałeś, jak poświęciłeś się. Jacques Ern, 1825-1883.